Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj z serii praktyczne porady, jak zainstalować Fish Finder na łódkę. Akurat dzisiaj jest łódka Andrzeja, jestem u Sebastiana w garażu, spotkaliśmy się we trzech. Andrzej przyprowadził łódkę, kupił nowy Fish Finder i będziemy montować. Bardziej Sebastian będzie montował, ja będę nagrywał, żebyście mogli podpatrzeć, może ktoś nie wie, jak to się robi. Pomyśleliśmy, że praktyczne porady na pewno się przydadzą, wiedzy nigdy za dużo, więc zapraszam do oglądania filmu, jak zainstalować Fish Finder na łódkę. Tutaj jak widzicie, Andrzej kupił sobie Fish Finder Garmina Echo Map UHD 93SV. To jest side image, down image, rozmiar 9 cali. Nowe pudełko otworzymy. Można? Oczywiście. Otworzymy, zobaczymy, co jest w środku. A więc tak. Pierwsze co, unit, opakowanie, bardzo fajne, twarde. Do tego unit nie będę na razie wyciągał. Reklama Garmin. Tutaj jest, jakby ktoś chciał wyciąć sobie na przykład w dashboard, to jest taki plank, żeby po prostu łatwiej było wyciąć dziurę, ale to będzie mocowane na zewnątrz, więc to nie będzie używane. Co tutaj dalej jest w pudełku? To jest fajne, bo to jak chcemy ściągnąć sobie główny unit, to zostaje, popatrzcie, z tyłu jest mocowanie do kabli, to zostaje przykręcone do łódki, a ściągamy sobie tylko samą główkę. Później jeszcze jak będzie zainstalowane, pokażę wam. Tutaj proszę bardzo, to jest połączenie główki z bazą. Plastik zostaje, główkę możemy sobie ściągnąć, jeżeli byśmy gdzieś łódkę parkowali, a się obawiali, że ktoś by chciał wieczorem sobie się tym zaopiekować. Uszczelki, to są uszczelki do wycinania. Desce też nie będą używane. Przychodzi. Tutaj jest przewód do podłączenia napięcia. Jak widzicie, od razu z bezpiecznikiem. Fajna rzecz, że od razu dają bezpiecznik. Co tutaj dalej jest? Tutaj jest reszta przewodów, czyli to jest transducer zapakowany. Tutaj wszystko zobaczycie w trakcie, jak to będzie mocowane. Wszystkie niezbędne rzeczy do mocowania. Uchwyty do transducera. Instrukcja. No i tutaj, o, to jest też ważne. Jak instalujecie Fish Finder, to jest po to, żeby nie było zakłóceń. Dajecie gdzieś na kabel, jak najbliżej unitu, żeby po prostu nie robiło zakłóceń. Zresztą zobaczycie to później. No nic, to tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie. Ja przyjmuję kamerę, Sebastian bierze się za montowanie. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Witam wszystkich po raz kolejny. Jak już Adam wspomniał, będziemy zakładali Fish Finder do łódki Andrzeja. Tam jest Andrzej. Cześć wam. I jak Andrzej, Adam mówiłeś, że Sebastian będzie zakładał. No tak, tak. To jest tak jak w domu z żoną. Zrobimy remont. No to my zamontujemy Fish Finder. Są trzy rzeczy, które się nigdy nie nudzą. Czyli człowiek może patrzeć, jak woda płynie, jak się ogień pali, jak ktoś pracuje. Tak, ja na ciężką pracę mogę się przyglądać godzinami. Żeby czasu nie tracić, bierzemy się za robotę. Tak, bierzemy się za robotę. Tutaj jeszcze wam pokażę Andrzeja łódkę. Zobaczcie. To jest łódka Trackera, jest dokładnie taka sama jak moja, tylko to jest ProGuide 16, ja mam 17,5, natomiast reszta, jak widzicie, wszystko to samo, trailer nawet jest taki sam. Zobaczycie, praktycznie na każdej łódce w taki sam sposób montuje się Fish Finder. 73 CV Center View. Jedna rzecz Adam zapomniał powiedzieć. Fish Finder, który będziemy zakładać, ma funkcję Side View, czyli skanuje dno po bokach łódki. Także to jest zasadnicza funkcja, którą się różni od Fish Findera, który Andrzej ma w tym momencie. To jest 73 CV, 2 cale mniejszy, a nowy Fish Finder ma touchscreen. Także ten Fish Finder idzie tutaj, nowy idzie w to miejsce.
Okej, czyli będą dwa po prostu. A ten, tego małego gościa wyjmujemy w ogóle. Ten troszeczkę tak. No już on swoje przeżył. Kiedyś była to nowość. Natomiast jak się wszystko zmienia, technika się zmienia, to tak samo trzeba troszeczkę coś pozmieniać. Wiem, że jest dużo przeciwników, fishfinderów mówią, że to nie łowienie, bo to co to, złapać rybę używając elektroniki. Tylko ja już kiedyś mówiłem i się nie chcę powtarzać, ale dla tych wszystkich, którzy uważają, że to nie jest łowienie, fishfinder nie łowi ryb. Fishfinder pomaga namierzyć, znaleźć tą rybę, ale za nas tej ryby nie złowi. To, żeby rybę złowić, to naprawdę trzeba się sporo napocić i napracować, żeby skusić ją na przynętę. I dlatego jest radość z tego łowienia, jak już nam się uda tą rybę oszukać i zachęcić do brania. A tutaj praca w re, nie ma czasu. W pierwszej kolejności trzeba przeciągnąć przewód od transducera w to miejsce, gdzie będzie cały główny unit. Zobaczcie, żeby to zrobić, trzeba ściągnąć cały bok. Tutaj posiłkujemy się przewodem, który już został przeciągnięty, żeby wszystkiego nie rozkręcać. Jak widzicie, tutaj wychodzi w jednym miejscu, tutaj wychodzi z łódki i później w tym miejscu wychodzi znowu, żeby tam poszedł pod kokpit. Sebastian dokręca taśmą izolacyjną, bez taśmy roboty nie ma. A taśma musi być. I trzeba po prostu powoli przeciągnąć, uważając tutaj, tu jest aluminium, którym można przeciąć miejscu, więc trzeba naprawdę w tym miejscu delikatnie przeciągać przewód. Dobrze, że jest nas trzech. No i pierwszy etap za nami. Transducer zamontowany. Od tego zawsze trzeba zacząć. Także bierzemy gana do gwoździ, przybijamy trochę silikonu, później duct tape i jakoś będzie. Nie, ale tak na poważnie, to jest najbardziej bolesna część całej operacji, no niestety, ale w większości przypadków trzeba w jakiś sposób to zamocować. Musimy tutaj wywiercić otwory. Można dokupić taką płytkę z plexi, do której się wszystko montuje, ale tutaj Andrzej zdecydował, że nie będziemy tak robić. Tak też będzie dobrze, zdaje to egzamin. Także kable są zamocowane, tak jak trzeba, idziemy widzicie, do przodu. Tutaj już to jest załatwione. Teraz stary, komisyjnie zostanie... Uwieczniony będzie. I tyle. Uziemniony jest. Można z niego zrobić na przykład, nie wiem co, jakiś... Pocuć mikrofon. Co chcesz? Jedna bardzo ważna sprawa. O ile tutaj sprawa jest prosta, plus, minus tutaj znajdziemy, tylko że tak, jeżeli w łódce mamy główną baterię, czyli baterię, która służy do uruchamiania silnika, jest ładowana poprzez alternator silnika i oprócz tego mamy drugą baterię, która na przykład obsługuje trolling motor z przodu, bardzo ważne jest, gdzie to podłączymy. Te unity są bardzo wrażliwe na spadki napięcia. O ile nowe silniki Mercury są wyposażone w alternatory, gdzie napięcie jest bardzo stricte, czyli tam powiedzmy sobie widełki mamy od 11,5 do 14,5 V, wszystko jest fajnie. Ale jeżeli mamy starsze silniki, gdzie na przykład baterię ładuje dynamo, takie coś jak było, nie dynamo, jak to się nazywało? Koło zamachowe, jak było w motocyklach WSK, które większość ludzi pamięta. Tutaj to napięcie może nam wykraczać naprawdę bardzo poza zakres pracy GPS-u i możemy zrobić dużą szkodę, podłączając ten unit do baterii, która jest ładowana poprzez te koło magnetyczne w silniku dwusufowym. Teraz następna rzecz. Podczas uruchamiania silnika starter pobiera jakiś tam ileś tam prądu, co nie? I wszystko to powoduje spadek napięcia na baterii. I teraz może się zdarzyć, jeżeli ten unit podłączymy do baterii, która obsługuje silnik, może się zdarzyć, że przy uruchamianiu silnika za każdym razem unit będzie się wyłączał z powodu spadku napięcia. To samo może się zdarzyć w momencie, jeżeli ładowanie wykroczy poza górną granicę, którą może przyjąć
GPS. Także jeżeli mamy dwie baterie, lepszym rozwiązaniem jest podłączenie tego do baterii, która obsługuje jakiś tam Tronic Motor, czy tam jakieś inne akcesoria z przodu, kotwice powiedzmy sobie, bo wtedy mamy pewność, że napięcie będzie stałe i wszystko będzie działało tak jak należy. Tak i że nie rozładujemy startowej baterii. No dokładnie, między innymi to też jest bardzo ważne. Lepiej niech się rozładuje bateria trollingowa, bo jak rozładujemy startową, to zostają wiosła. Ale no zostają wiosła, dokładnie, ale wydaje mi się, że ten unit pobiera tak niewiele baterii, że nie wiem, no może na tydzień pracy wystarczyło, nie Adam? Czy na dwa tygodnie? Wiesz co, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym nie wyłączył, ale jak kiedyś mi się zdarzy, że nie wyłączę i mi wyciągnie tą baterię, to będę wiedział po jakim czasie, bo u mnie przeważnie jest tak, że łódka używana w weekend, cały tydzień stoi później w storage'u i dopiero brana jest na weekend znowu, więc ja w razie czego założyłem dodatkowe ładowanie do baterii, że w razie jakbym po prostu no, nie wyłączył, to żebym mógł na szybko podładować trochę baterię, bo później jak się pływa, to już ten silnik, tak jak mówisz, on ładuje tą baterię. Natomiast do rozruchu no, musi być te napięcie. Teraz też jest jedna ciekawa rzecz, jeżeli... może kiedyś to Adama, nawet pokażę, Adam pokaże na filmie, jak to zrobić. Bardzo łatwo, jeżeli macie dwie baterie, bardzo łatwo można zrobić niewielkim kosztem taki prosty patent, który umożliwia ładowanie dwóch baterii silnika. I teraz, jeżeli wyłączamy silnik, na przykład, kiedyś to pokażemy, jeżeli wyłączymy silnik, po prostu unit będzie nam odłączał tylną baterię startową, nie będziemy w stanie jej używać. Ale w momencie, kiedy włączymy silnik, ładowane będą dwie baterie. Okej. Okay. Także to jest takie... O, no to by było ciekawe. No to kiedyś nawet ja będę parł, żebyś to pokazał. Bo ja bym chciał też zobaczyć w jaki sposób, a przy okazji i ludzie, którzy śledzą mój kanał, też by to zobaczyli. Także to jest bardzo łatwy patent i w każdym sklepie z częściami samochodowymi kupimy wszystkie elementy, które nam będą do tego potrzebne. Okej. Okay. Ale to następnym razem. Także śledźcie kanał Adam's Fishing TV. A dużo się dowiecie. Gość, dużo się dowiecie. No już jak widzicie, dwa unity są zainstalowane w tym miejscu, co mają być. Teraz tylko została praca leżąca. Podłączyć napięcie do tych dwóch fishfinderów. Posprzątać, poskładać jeszcze łódkę i praktycznie będzie po robocie. Adam zapomniał dodać jeszcze jedno, 6 godzin później. Słuchaj no, to ma być łatwe. Co ja tu będę mówił, że trzeba było po śrubkę 3 godziny w jedną stronę jechać. A tak poważnie, no to nie, to widzicie sami. Zajmuje przeważnie tak ile? Do godziny... Półtorej godziny, dobra zabawa w dobrym towarzystwie, tak. Jak ktoś wie, co robi. Szybciej by było, bo tutaj jeszcze, to jest tak jakby dwa były montowane, bo jeden jest przekładany. Tam nie było zmiany transducera, bo transducer został w tym samym miejscu, tylko ten unit, który jest teraz tutaj z boku, mówię o tym, on był w miejscu tamtego i trzeba było przełożyć go, trzeba było na początek odkręcić całe napięcie. No i tutaj Sebastian testuje. Ty, jest sukces! Jeden się włączył. Jeszcze pracuj nad jednym. I będzie 100% sukcesu. To jest na dobrej drodze. No i Sebastian mówi, że już podłączył, że powinno działać. Po długiej walce z wysokim napięciem. No to werble, Andrzej, dajesz werble. No pokaż. Panie! Chyba coś będzie. Wyższa szkoła jazdy. Żeby baterii starczyło tym, panie? Nie, no. Słuchaj, dwa paluszki w kieszeń jeszcze dodatkowe i będzie. Będzie dobrze. Ten unit 73 CV ma 3 lata temu to był nowość, to była nowość. A tutaj pyk, touchscreen, no tu niestety nie, musimy nacisnąć select. No i tutaj Andrzej musi sobie zrobić cały setup. Można zrobić, czy nie? No zrób od razu. Jesteśmy teraz Australia, tak? United States. Język wybieramy
Co my tu mamy? A, pi polskiego Polski niestety jest. Nie ma. Jest, z lewej. O, jest. Chcesz polski? No, rzuć, tak. No, to będzie po polsku. O, wyłączono demonstracja sklepowa. No to wyłączamy to. Wyłączono. Naciśnij OK, aby szybko ustawić podstawowe funkcje. No to naciskamy OK. Wyżaglowa, tak? Jaka długa? Tutaj mamy 16 stóp, czyli mamy 15, 16, 18, no to weźmiemy 18. A to było w stopach czy w metrach? Wróć. No to wracamy. Fit, okej. Stopa. Alarm płcizny. Zrobimy. Na ile? Na 10 stóp, 30 stóp, inne. Zaraz, wróć. Jeszcze raz. Alarm płcizny. Tak. Prześwit pionowy. Inne to przeskoczymy. Wyczyść. Nie, to Andrzej sam sobie wystarczy. No, nie, a ja nie umiem po polsku. Ja właśnie te, dla mnie no, też. Dobra, tak, to będzie ok. Prześwit pionowy, nie wiem co to jest. No pod łódką pewnie, ile. Ale to ile? To alarm płcizny jest 35 stóp albo 10 stóp? A nie, no bo to sobie możesz ustawić, no to weź. No to, weź. No to zero. Wyczyść. Trzy stopy, tak. Trzy stopy zrobimy, tak jest. I gotowe teraz mam. Zasięg alarmu kolizyjnego. No to żebyś miał jeszcze tak czas na reakcję, tak półtorej mili, nie? Nie, no 500 stóp zrobimy, no. Wróć, to niedobrze będzie. 500 stóp, półtorej mili, 2 mile, no 500 stóp. Czas alarmu kolizyjnego. To Sebastian się tutaj pobawi, nie będziemy was nudzić, no zaraz no, popatrzymy co. Już jest gotowe? No i to takie różne rzeczy ciekawe są, wróć. Mapy, no to standard, mapa wędkarska, mapa nawigacyjna. Dobrej lektury. Użyj mapy wędkarskiej, aby wyświetlić więcej szczegółów. Tu na, wróć. Okej, musimy nacisnąć. Wróć. Mapa nawigacyjna. I to jest jeszcze jedna rzecz, bo my cały czas mówimy Fish Finder i Fish Finder. A tak naprawdę... To jest GPS. To jest GPS. Gdzie? Nawet będąc na nowej wodzie, jeżeli nie znamy akwenu, tutaj będziemy mieli na pewno, będziemy mieli dużą datę, bo ta łódka była dużo pływana i jeżeli płynie, tutaj też touchscreen do tego. Tak, no bo to. Jeżeli dużo pływamy, to zostają nam wszystkie marks tam, gdzie pływaliśmy. Co to tutaj mamy? Most kolejowy na Kesorach. Idziemy dalej do dołu. Dalej do dołu. Tu mamy jezioro Kesorach Lake. No niestety, nam się to wyczyściło. To był Unitrot włączony, wygląda na to. Także nie pokażemy, jak wyglądają traki w tym momencie na GPS-ie. No ale patrząc na ten unit i na ten, to widać upływ czasu, nie? To tak jak wziąć starego iPhone'a, jedynkę i trzynastkę. Nie no, na pewno słuchaj, będzie fajniej, bo stary unit nie miał side image. Natomiast nowy unit ma side image, czyli będzie można i z map skorzystać, na pewno to będzie udogodnienie. Andrzej, jak ci się podoba? No i zadowolony jestem, no super, aby tylko to działało i trzeba jakiś chrzest zrobić. Chcieliśmy jutro pojechać, ale jutro ma być deszcz ma padać, także... Może za 2-3 tygodnie i trzeba będzie to sprawdzić. Mamy nadzieję, że to. Teraz będą 2-3 tygodnie lektury, nie? Trzeba będzie poczytać. Trzeba poczytać, trzeba zobaczyć, żeby to. Poustawiać optymalnie. Nauczyć się od początku tego, żeby z tego dobrze korzystać. No po to tak naprawdę się montuje, żeby to ułatwiało, prawda? No tak naprawdę to z tymi kablami tutaj zrobimy jeszcze porządek. Tutaj jest właśnie ten filtr, o którym Adam wspominał na początku. Od zakłóceń. Także od zakłóceń, tak żeby te dwa unity nie kolidowały ze sobą. Myślę, że Andrzej będzie zadowolony. Będzie klasą. A tam jeszcze jeden sprzęt czeka na to samo. No tak. Ale to następnym razem. No nie, już dzisiaj nie. Nie, wystarczy raz. Tak. Pomyślałem, że może ktoś będzie chciał podpatrzeć, jak to wszystko wygląda, bo czasami to jest tak, że ktoś ma łódkę, nie do końca czuje się pewnie, prowadzi gdzieś do miejsca, co mu założył. Jak widzieliście, nie jest to bardzo skomplikowane. Można
podpatrzeć, jak inni to robią. Zawsze zobaczycie na moim kanale, jak to wyglądało. Nie ma co się bać. Trzeba spróbować. Nie ma co płacić za takie rzeczy, które można zrobić samemu, bo sami wiecie, że w miejscach, gdzie zakładają takie rzeczy, naprawdę dużo pieniędzy za to biorą, a sami możecie to zrobić. Dlatego pomyślałem, warto nakręcić taki odcinek, taki materiał, że może poczujecie się troszeczkę pewniej, jak będziecie chcieli kiedyś u siebie montować na łódce taki fish finder. Więc jak się wam podobał film, dajcie łapkę do góry, piszcie komentarze, subskrybujcie, będziecie na bieżąco, a jeżeli byście chcieli coś zobaczyć jeszcze innego, to piszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jaki wam film nagrać, co was interesuje. Zawsze wtedy będę miał większe rozeznanie, co pokazać, bo do tej pory w większości są filmy o rybach. Wiadomo, że montaż fishfindera jest tak samo związany z rybami. Ja nie zawsze wiem, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale dodatkowo oprócz ryb, więc piszcie mi komentarze, wtedy poczytam, zobaczę, w jaki sposób mogę wam pomóc. Jeśli macie jakieś pytania, tak samo piszcie komentarze, z chęcią wam odpowiem na te pytania. Do zobaczenia na następnym filmie na kanale Adam's Fishing TV. Cześć ode mnie. Na razie, trzymajcie się, cześć. Hej, ja.